Siema, czy usłyszałeś kiedyś od swojego partnera byłem debilem, bo z tobą byłem? Porymował sobie i chciał cię obrazić. Bo dzisiaj będziemy oglądać dobre teksty. Dużo osób to obserwuje i słali mi to na Discordzie i mówią, zobacz jakie dobre teksty, tu są mordo marynowana tutaj, zobacz co się dzieje. No i ja powiedziałem, dobra, to ja zobaczę, ale to zobaczę jak ty zostawisz łapkę w górę. Ja czytam teksty i sprawdzam co się dzieje dobrego, więc wy będziecie mogli też tu coś do nauczyciela powiedzieć, tu coś do matki, a w międzyczasie też czas się skończył, miałeś czas na zostawienie łapki, zostaw łapeczkę w górę. Napisz dobre te teksty. Teksty są i tyle. Mistrzowskie dobre jak teksty intro. Let's go. Uciekłaś z galerii, bo takiej sztuki to już dawno nie widziałem. Takie głupie. Tak będzie wyglądał mniej więcej ten odcinek. W sensie czytamy dobre teksty i oceniamy od 1 do 10. Siemaneczku mistrze, pewnie dobrze wykorzystujecie swoje gigabajty internetu. Ja oglądam dużo filmów, jakichś tam streamów, no bo teraz mamy przecież Intel Extreme Masters, także no te gigabajty mimo wszystko gdzieś tam uciekają. Ale jak coś, to mam dla was 200 gigabajtów internetu specjalnie od Play na wykorzystywanie na jakieś tam swoje pierdoły. Wystarczą tylko dwa kroki. Krok pierwszy, kupcie starter i doładujcie konto w Play 24, aby otrzymać 100 gigabajtów. Krok drugi, włączcie pakiet za minimum 35 zł w aplikacji Play 24. No i otrzymajcie kolejne 100 GB internetu. A jeżeli jesteście już w Play, to oczywiście również możecie skorzystać z tej promocji i dodatkowo mieć dla siebie gigabajty. Korzystajcie, bo na bank przyda wam się duża paczka gigabajtów od Play. Ja życzę wam miłego dnia i żeby transfer schodził wam bardzo powoli. Wszystkiego dobrego, na razie, korzystajcie. Byłem debilem, bo z tobą byłem. No właśnie, to czytałem i uważam, że za mocne to jest obrażanie kogoś, z kim byłeś, bo to też obraża ciebie, bo ty byłeś z tą osobą, ty wybrałeś tą osobę, więc ty też jesteś debilem. Jesteś debilem, bo sam siebie obrażasz, to jest obraza samego siebie. 6 na 10. Ej, ty, z kim masz najwięcej zaczepek? 0 na 10. Osoby zaczynające ferie 14 lutego wygrały życie. A, dobra, bo zaczynasz ferie na walentynki i w międzyczasie ludzie cieszą się, że będą mieli miłość. A ciebie kochają wszyscy? To jest w sumie ch**owe. Bo najlepiej mieć urodziny 15 albo 13. Bo masz dobry dzień, a potem zły. Albo dwa dobre pod rząd. Nigdy nie wiesz. 3 na 10. Cyk, cyk, pyk. Niunia, ładuj się pod koc. Co to jest? Gęba? A, dobra, bo ja nie słucham popu, to ja nie znam tego. Znaczy rocka nie słucham oczywiście. Jaki jest wasz wymarzony prezent na walentynki? Dobra, nie. Czyn uważajcie na Kubę, bo was zmiecie z planszy. Kuba? To dobry Kuba. To musi być ten Kuba, który mieszka na Kubie. Prawie sobie wyrwałem kabel od internetu teraz. Ale za dymka tu jest. Dobrze, że są zdalny, przynajmniej na WF-ie nie musisz ćwiczyć. O, i to jest 10 na 10 tekst. Nie musisz, znaczy możesz nagrać film jak ćwiczysz, robisz jakieś standardowe rzeczy i nauczyciel przez całe 45 minut będzie mówił, możesz na chwilę odpocząć, a ty w międzyczasie grasz w Tibia albo w Lola i tak naprawdę puściłeś film, który leci z kamerki. 10 na 10 tekst, dobry. Najładniejsze imię męskie to Monitor. Bartek, Alan, Nikodem, Kacper, Przemek, Krystian. Kuba z kropką, to jest ten Kuba. O, bo się sam nazywasz Kuba. Kuba Łebski, znałem takiego Łebskiego. Dobre teksty pisał właśnie. O, dobre teksty. No. Naprawdę, Arkadiusz Zawadzki, pseudonim Łebski. Dobre teksty pisał. Dobre pisał teksty. Porymowałem sobie. Ty plus ja równa się randeczka 14 lutego. No i dobra, oznacz każdego, kto za rok pójdzie z tobą na randkę, bo już jest 22 luty. Ile zna pan języków? 3. Jakie? Rosyjski, angielski i francuski. Proszę powiedzieć coś po angielsku. Guten Tag. Ale to po niemiecku. A, to 4. Nie czaję, o co chodzi? Ale to nie jest śmieszne. Mnie bawi, powiedzmy. Dobra, 8 na 10 może być. Czasem, gdy pani pyta, czy ściągam, mam ochotę powiedzieć, nie, patrzę, czy kolega ma dobrze. Komuś pasowałoby za to popatrzeć w słownik ortograficzny. Sylka, kurde, ty jesteś agresywna, ale masz papugę, to nietykalna, nie? Jak ma papugę, nie ma co tykać. 4 na 10. Mąż wita żonę. Wróciło moje ukochane 50 kg. Przecież dobrze wiesz, że ważę 57 kg. Tak, ale nie wszystko kocham w tobie. O Jezu. Ale brzydkie. Oczywiście nie musi to być mega szowinistyczny żart. Można obrócić go w taki feministyczny i to samo może powiedzieć kobieta do faceta. Więc co? No 9,2 na 10 bym dał spokojnie. 5 zasad do zapamiętania. To będzie dobre. Pieniądze nie dają szczęścia, ale wygodniej płacze się w Mercedesie niż na rowerze. Cała prawda. Wybacz wrogowi, ale zapamiętaj typa. Nie, zemsta do końca życia. Pomóż potrzebującemu, on na pewno wspomni twoje imię, gdy znów będzie potrzebował pomocy. O kurde, to jest słabe w sumie. Pomagasz komuś, to i tak leżał powiedzmy na ulicy, a potem przychodzi do ciebie i mówi, ty, bo ostatnio mi pomogłeś, to teraz też jest sprawa, księciuniu złoty szanowany. Nie wiem. Wiele osób żyje tylko dlatego, że zabójstwo jest karalne. No pewnie tak. Alkohol nie rozwiązuje problemów, ale mleko też przecież nie. A znacie osobę uzależnioną od mleka? Dobra, no 7 na 10 dam spokojnie i mam rzęsę wokół. Na świecie są dwa rodzaje ludzi. Tacy, którzy myślą, że rząd stara się działać w ich najlepszym interesie oraz tacy, którzy myślą. Prawda, sama prawda, 8 na 10. Jedyny facet, który zabierze cię gdzie chcesz, to kierowca taksówki. Nieprawda. Aż wykonam telefon teraz, bo ja się z tym nie zgadzam.
Halo. Żono moja, słuchaj, czy ja ci kiedyś odmówiłem gdzieś pojechać? Nie. Dzięki. No i tak to wygląda, widzicie? Nie pisałem jej przed tą rozmową, żeby tak powiedziała. 1 na 10, nie zgadzam się. Ja to mam reputację. Jak oznajmiłem, że złamałem rękę, to tylko jedna osoba zapytała, lewa czy prawa? A reszta gdzie i komu? No, ciekawe spostrzeżenie, bo jak łamiesz rękę, to też bym nie wpadł na to, żeby zapytać, czy lewą, czy prawą, tylko co się stało. Więc jestem w większości, tak? To jest reputacja tak naprawdę, wiecie o co chodzi. Nie chodzi o reputację, o to, czy jesteś sławny, niesławny, jaką masz reputację, tylko to jest reputacja. Miejski slang, reputacja. Brakujące, nie ma takiego słowa, ale ja chciałbym je dodać, dodaj definicję. Reputacja, coś jak reputacja, tylko ktoś nie umie pisać tego. Przykład, ale masz. Repertuację, reputację, reputację, tfu, T9. Definicja została dodana. Zobacz swoją definicję. O, reputacja. Coś jak reputacja, tylko ktoś nie umie pisać tego, kropka. Ale masz repertuację, reputację, reputację, tfu, T9. Autor Jacek 21. Wszystko w temacie, hashtag reputacja. Przeprosiny kobiet. Nie mów, że nadal jesteś obrażony. Albo, no i co się stało? Po godzinie nieodzywania się do siebie. 1 na 10, nie zgadzam się. Reputacja. Najgorsze poczucie niesprawiedliwości jest wtedy, kiedy ktoś cię skrzywdzi i jeszcze zachowuje się, jakby to on był skrzywdzony przez siebie. Tak, to prawda. Ostatnio o tym myślałem, bo miałem tutaj w rodzinie niedawno taką sytuację, że to jest tak, jakby ktoś cię uderzył i potem uciekał, mówiąc, że ty go bijesz. Rozumiecie, o co chodzi? Reputacja. 2 na 10. Miliony nastolatków chce ocalić naszą planetę przed zanieczyszczeniami. Za to miliony rodziców marzy o tym, żeby zaczęli od swojego pokoju. No i dobra, i to jest prawda. Żeby zacząć odczyszczać świat, trzeba zacząć od swojego pokoju. Więc każdy nastolatek, teraz jeżeli siedzisz i nie udawaj, że nie widzisz tego talerza po lewej stronie, po parówkach i keczupie, który leży, wynieś go do kuchni, zmyj go, przyjdź, ja na ciebie zaczekam. No i dalej siedzisz, no i to jest dla mnie niezrozumiałe. Czego się dowiedziałem. To pierwszy przyszedł ci na myśl. Moja żona, 10 na 10. Oznacz kogoś, aby napisał 4 fakty o tobie. O, napisz w komentarzu 4 fakty o mnie i dopisz na koniec hashtag reputacja. Nurek od tampona jest mocniejszy niż większość związków. I teraz sobie wyobrażałem, jak te związki przychodzą i zrywam z tobą. A on przychodzi z liną do niej. Zobacz, mam sznur, to nieważne. 5 na 10 dam, bo nie każdy zrozumie. Moje związki są tak długie jak notatki w zeszycie. O, ktoś tu chyba nie pisze w zeszytach w ogóle. Zauważyliście, że gubiąc pilot, tracimy zaufanie do wszystkich? Siedzisz na pilocie? Nie, to wstań. Bez kitu, no proszę. Ja też pierwszy o tym pomyślałem. No to jest prawda. Jak kogoś reputacja jest uszkodzona i nie jest wiarygodny, no to zadajesz mu pytania i nie wierzysz mu, że on nie siedzi na pilocie. Więc no, ja się z tym zgadzam, 10 na 10, bo to prawda. Każdy tak ma. Moje ulubione kolory to czarny, ciemny czarny, pastelowy czarny, jasny czarny i wyblakły czarny. Ktoś zapomniał powiedzieć o czarnym czarnym i byłoby dobrze. W końcu jestem w związku, ex. Tęsknię za tobą. Były crush. Zawsze mi się podobałaś. Jakiś losowy typ. Kiedy będziesz moja? Macie tak dziewczyny? Tak to u was wygląda? Że wchodzicie w związek, niekoniecznie dobry, ale w związek i nagle ex, były crush i losowy typ do was pisze, bo macie dobrą reputację. Między nami jest więcej chemii niż w zupce chińskiej. A ja lubię zupkę chińską, to co? To, że lubię chemię? 1 na 10. Kiedy cię poznałem, nie sądziłam, że jesteś tak samo upośledzona jak ja. Ale brzydkie to jest, tak nie mówimy. 1 na 10, to jest dla mnie. Przestań farbować te włosy, bo ołysiejesz. Kto mówi ołysiejesz? Ołysiejesz. Brak wyników. No i zobacz, Jacek robi tak. Definicja. Wyłysiejesz, ale na Podlasiu. Ale ołysiałeś, mordo marynowana. I przez ten odcinek już mamy 2 definicje. Ołysiejesz, ale ołysiałeś, mordo marynowana. I reputacja. Tworzymy historię tym odcinkiem. Zostawcie dużo łapek w górę, okej? Okay? Co teraz mamy? Psiapsi, czekaj, zaraz sprawdzę. Matmę. O ja pier... 10 na 10, bo zawsze każdy tak mówił, jak miał matmę następną. Najgorzej, jak wiesz, że twoja przyjaciółka popełnia błąd i ty o tym wiesz, ale ta idiotka cię nie słucha i tylko czekasz, aż powie, że miałaś rację. 10 na 10, bo trzeba słuchać przyjaciółek. No, nawet jak są głupsze od ciebie. Ciekawe, ile razy ktoś zrobił SS konwersacji ze mną i ją komuś wysłał. No, też jestem ciekawy, czy to było, tego było dużo, czy moja reputacja nie jest za duża tutaj. Ludzie screenują to, co do nich pisze. A ilu osobom odpisuje na Instagramie? O Boże, wejdźcie na Instagrama. Możecie mi napisać na przykład reputacja na Instagramie. Życie zaczyna się po 40, jeszcze fajnie jest po setce, no, po setce powiem wam, a najlepiej jest po 0,7, więc uważaj. Wyobraź sobie, że wrzucasz swoją dziewczynę do łóżka, próbując być seksowny, ale jej głowa uderza w ścianę i no właśnie. 10 na 10, nie róbcie tego, chociaż dziewczyny często mówią, weź, zrób mi coś, czego jeszcze żaden inny nie zrobił. A ty jej robisz domowe skrzydełka, na przykład w panierce i mówisz, zobacz, jakie pyszne są. Nudzi ci się? Daj lasce przykro mi pod zdjęciem, a przygodę życia masz gwarantowaną. Zaraz będzie, o co ci chodzi? 9 na 10, to nie próbujcie tego w domu. Sorka, nie mogę dzisiaj wyjść, jestem dziś
bardzo zajęta, też ja. Robię quiz, jakim rodzajem pizzy jestem. No i co, wchodzicie na same quizy, robicie testy i okazuje się, że jesteście hawajską, a nie lubicie ananasa na pizzy. No dobra. I ostatni na dzisiaj, powiedzmy, nic nie szkodzi, jak mnie nie rozumiesz, bo ja też siebie nie rozumiem. Depresyjny, 2 na 10? Nie, tak nie mówię. Jeszcze jeden, 13 września, dzień całowania chłopaków w usta. Co robię? Pocałowałem siebie sam, mimo że nie jest 13 września, dzięki. No i to tyle w dobrych tekstach. Jeżeli twoja reputacja na tym nie ucierpi, to zostaw łapeczkę w górę, masz na to bardzo mało czasu. No szybkie 10 tysięcy łapeczek i tworzymy nowe słowa. Jackiem 21 na miejskim slangu. I tyle ode mnie na dzisiaj, dzięki serdecznie, trzymajcie się mordy marynowane. O, muszę też dodać na slang miejski mordy marynowane, bo to mój tekstik. Trzymajcie się mordy marynowane, mistrze. Do zobaczenia w kolejnych filmach, odcinki codziennie o 10 albo 15, śledźcie kanał. I repetuacyjny... Mistrz Skokis, na razie, hej!